Ogólnokształcącej nr 1, ze Szkoły Podstawowej nr 86, Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2, oraz Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 16. Otwieram 55. uroczystą sesję Rady Stowarzyszenia Królewskiego Miasta Krakowa, zwołaną dla wręczenia srebrnego medalu Krakowia Merenki arcepana parafii Matki Bożej Królowej Polski w Krakowie. W imieniu własnym i Państwa radnych serdecznie witam naszych dostojnych gości. Serdecznie witam księdza Edwarda Baniaka, proboszcza arki pana Matki Bożej Królowej Polski, laureatki srebrnego medalu Krakowia Merenki. Serdecznie witamy. Witam pana prezydenta miasta Krakowa, pana profesora Jacka Majakowskiego, zarazem przewodniczącego kapituły medalu Krakowia Merenki. Szczególnie serdecznie witam księdza kardynała Franciszka Makarskiego. Serdecznie witam. Witam przewodniczącego Sejmiku Województwa Małopolskiego, pana Kazimierza Warczyka. Witam wiceprzewodniczącego Zarządu Regionu Małopolska NZZ Solidarność, pana Jerzego Smołę, wraz z Zarządem Regionu. Witam także redaktora naczelnego tygodnika Poznawódzki, pana Jana Franczyka. Witam. Szanowni Państwo, witam Rady Miasta Krakowa, parlamentarzystów. Witam pana posła Ireneusza Rasia i panią Katarzynę Makusik-Witek. Serdecznie witamy. A jeszcze pan minister Macocha. Serdecznie witamy pana państwa posłów. Witam przedstawicieli Korpusu Dyplomatycznego i Konsularnego. Witam honorowych obywateli Stowarzyszenia Królewskiego Miasta Krakowa oraz laureatów medalu Krakowia Merenki. Serdecznie witamy. Witam przedstawicieli władz państwowych i samorządowych. Witam duchowieństwo, witam przedstawicieli świata nauki, kultury i sztuki. Witam przedstawicieli wojska, policji, straży pożarnej, organizacji społecznych i politycznych, prasy, radia i telewizji. Witam także licznie z przybyłą na dzisiejszą sesję Młodzież z Krakowskiej Szkół. Witam także państwa głosików. Serdecznie witamy na sali Rady Miasta Krakowa. Witam wszystkich przybyłych gości, przybyłych na naszą uroczystość. Szanowni Państwo, otrzymaliśmy dwa listy od osób szczególnie zaproszonych. Pierwszy list jest od księdza Stanisława kardynała Dziwisza. Szanowny Panie Przewodniczący, bardzo dziękuję za zaproszenie na 55. uroczystą sesję Rady Stowarzyszenia Królewskiego Miasta Krakowa dla wręczenia srebrnego medalu Krakowia Merenki arce pana parafii Matki Bożej Królowej Polski w Krakowie, która będzie się 19 września. Jestem wdzięczny panu przewodniczącemu za pozycję podjętą w uznaniu zasług i docenieniu wartości duchowych płynących z działalności tej parafii dla społeczności Krakowa. Niestety, ze względu na ustalone zajęcia nie mogę wziąć udziału w sesji. Będę się duchowo łączył z uczestnikami uroczystości. Serdecznie pozdrawiam i życzę szczęść Boże, Stanisław kardynał Dziwisz. Mamy także drugi list od pana marszałka województwa małopolskiego Marka Sowy, który pozwolę sobie odczytać. Serdecznie dziękuję za zaproszenie na uroczystą sesję Rady Miasta zwołaną dla wręczenia srebrnego medalu Krakowia Merenki. Kraków, stolica Małopolski, europejskie miasto kultury z roku 2000, w ujęciu historycznym i współczesnym zawsze był i jest jednym z najważniejszych miejsc w Polsce. To miasto, niegdyś siedziba polskich królów i stolica państwa,
pełni dzisiaj rolę centrum kulturalnego i intelektualnego środkowej Europy. Tu od średniowiecza krzyżują się wpływy różnych tradycji i kultur. Kraków to jednocześnie miasto, o którym papież Jan Paweł II mówił, iż jest syntezą wszystkiego, co polskie. Szczególne miejsce na mapie miasta zajmuje parafia Matki Bożej Królowej Polski. Przyznane parafie odznaczenie, które to od lat otrzymują wyróżniający się wybitnymi osiągnięciami ludzi i instytucje, którzy konsekwentnie i często z poświęceniem działają na rzecz rozwoju Krakowa, to z pewnością godne podsumowanie i znakomity sposób uhonorowania dorobku duchowego, historycznego oraz szczególnych dokonań na rzecz społeczności Krakowa. W imieniu samorządu województwa małopolskiego oraz wszystkich mieszkańców regionu serdecznie gratuluję parafii otrzymanego medalu. Poważanie Marek Sowa, marszałek województwa małopolskiego. Bardzo proszę o klaski dla tych naszych. Szanowni Państwo, nowa huta to miejsce o szczególnym znaczeniu. Wiele wskazuje, że rozwój Krakowa w najbliższych latach będzie zależał od tego, jak uda nam się wykorzystać i pomnożyć jej potencjał. Myśląc o przyszłości, myśląc o największym w tej części Europy projekcie biznesowym Nowa Przyszłość Nowej Huty, myśląc o przyszłości ponad 5000 hektarów terenów rozwojowych, myśląc o możliwych w przyszłości tysiącach nowych miejsc pracy, musimy popatrzeć wstecz. Musimy popatrzeć na historię tej dzielnicy, popatrzeć na żywą historię ludzi i środowisk tworzących wspaniałą przeszłość Nowej Huty, przeszłość solidarności tysięcy ludzi pracy i ludzi dobrej woli, którzy stworzyli podwaliny pod nowoczesny rozwój Krakowa i Polski. Dlatego kapituła najwyższego znaczenia miasta Krakowa, Meloru Krakowi Amerenki, zdecydowała się na wniosek szeregu radnych na odznaczenie Kościoła Matki Bożej Królowej Polski w Krakowie Mieńczycach Archipana srebrnym medalem Krakowego. Jako radni miasta Krakowa dziękujemy w ten sposób wielkim kapłanom krakowskiego kościoła za wspaniałą pracę, za wspieranie ludzi pracy w najtrudniejszych okresach polskiej i nowogórskiej historii. Dziękujemy pokoleniom krakowskich ludzi pracy z Nowej Huty, którzy swoim zaangażowaniem najpierw zbudowali ten kościół, potem w pocie i krwi, także w oparach gazów zawiązych, obronili ten kościół, znacząc tą obronę także najwyższą ceną życia. Dziękujemy pokoleniom krakowskich ludzi pracy Solidarności, którzy swoją pracą i modlitwą pokazywali całemu Krakowowi i całej Polsce wielką narodową solidarność. Dziękujemy ludziom tej parafii, a w ich postaci wszystkim ludziom pracy z Nowej Huty i z całego Krakowa, którzy w czasach bardzo trudnych, w czasach nawet beznadziejnych, dawali świadectwo wiary, patriotyzmu i solidarności. Kraków, dziękuję Wam wszystkim za to, co Kościół, ta wspaniała nowogórska wspólnota wiernych zrobiła dla Nowej Huty, dla Krakowa i dla Polski. Na koniec najważniejsze oznaczenie miasta Krakowa chcemy podziękować także tym rzeszom bezimiennych kobiet, mężczyzn, młodzieży, wszystkim ludziom dobrej woli, bezimiennym mieszkańcom Nowej Huty i Krakowa, którzy w trudnych czasach pomagali więzionym, represjonowanym, pomagali rodzinom, pomagali ludziom Solidarności organizować się, pomagali znaleźć inny cel życia w beznadziejności czasów komunizmu. Szczęść Panu Boże, Wam, Waszym rodzinom, Waszym duszpasterzom za to, co robiliście, robicie i będziecie robić. To także dzięki Wam możemy być dumni z Nowej Huty, możemy być dumni z Krakowa, możemy być dumni z Polski. Kraków wyraża największy szacunek i podziękowanie. Dziękuję. Bardzo proszę Pana Prezydenta Miasta Krakowa, Pana Profesora Jacka Majkowskiego o wygłoszenie laudacji na cześć Archipana Parafii Matki Bożej Królowej Polski w Krakowie. Panie Przewodniczący, Kierze Proboszczu, wiedzę Panowie Państwo. Parafia Matki Bożej Królowej Polski obchodzi w sumie roku cztery ważne rocznice. 60-lecie działalności, 55-lecie poświęcenia Krzyża na Placu Budowy, 35-lecie konsekracji Kościoła i 20-lecie koronacji Matki Bożej Fatimskiej koroną papieską. Co to rocznice doniosłe nie tylko dla społeczności Nowej Huty, dla wszystkich Krakowian, ale też znaczące w skali całego kraju. Jak napisał ksiądz kardynał Franciszek Machalski, przedmowie do książki o Arce Pana, jej dzieje, a zwłaszcza ćwierć wieku zmagania o budowę, są jakąś syntezą historii ludzi wierzących i Kościoła w Polsce po II wojnie światowej.
Trzeba bowiem pamiętać, że same prace panowane przez władzę na każdym innym etapie ciągnęły się przez dekady. To tak naprawdę walka o powstanie pierwszej nowochódzkiej świątyni toczyła się niemal 25 lat. Od początku lat 50. do 15 maja 1977 roku, kiedy kardynał Karol Wojtyła dokonał konsekracji kościoła pod wezwaniem Matki Bożej Królowej Włoch. Pierwotnie pierwszy nowochódzki kościół miał stanąć na ośrodku parafialnym. 3 maja 1957 roku arcybiskup Eugeniusz Baziak poświęcił symboliczny krzyż na placu przyszłej budowy, jednak już 3 lata później władze nakazały jego usunięcie. Doszło do starć między milicją a mieszkańcami. Ostatecznie demonstracje trwające niemal 4 dni zostały spacyfikowane. Aresztowano blisko 500 osób, kilkadziesiąt straciło pracę. Zapadły wyroki od 6 miesięcy do 5 lat więzienia. Zwycięstwo władz okazało się jednak chwilowe i niepewne. Krzyż ocalał, a w roku 1967 dzięki staraniom kardynała Karola Wojtyły rozpoczęto budowę aleny. Jej powstanie było wydarzeniem historycznym, przełomowym dla Nowej Huty, która w założeniu swych twórców miała być przecież miastem bez Boga, a ostatecznie stała się symbolem klęski doznanej Europy. Jeszcze przed zniesieniem murów arka Pana jednoczyła ludzi, budziła poczucie solidarności. Niełatwe dzieło jej budowy wspierali zgodnie z parafiami mieszkańcy Krakowa, ludzie z wielu stron Polski i z dalekich zachodnich świata. W latach 80. razem z kościołami w Bieżanowie i Strzejowicach stała się bastionem dla potężnego społecznego solidarności. Zainicjowane przez księdza Bożeranego Zbożeństwa Katyńskie był jednym z najbardziej zwalczanych przez władze najważniejszych znaków oporu. Regularnie gromadziły hutników i robotników wielu zakładów. Przybywała na nim młodzież akademicka, tłumy Krakowie. W pobliżu arki Pana 13 października 82 roku po mszy świętej za ojczyznę milicjant zastrzelił Bogdana Głosika. 10 lat później, 13 września 1992 roku, arcybiskup Stanisław Nowak koronował figurę Matki Bożej w Arce Pana Koronku Papieskiego. W 1980 roku i przez kolejne lata cały Kraków patrzył na nową hutę, na nowochódzki kombinat i na Arkę Pana. Bo to zgodnie z intencją budowniczego i pierwszego proboszcza parafii, księdza Józefa Bożeranego, kościół pod wezwaniem Matki Bożej Królowej Polski stał się oazą wolnego słowa, ośrodkiem niezależnego życia kulturalnego i społecznego, elementem tworzącym tożsamość Nowej Huty. Uczeni organizowali tu konferencje, artyści urządzali wystawy, odbywały się głodówki w geście jedności ze strajkującymi robotnikami. Tutaj modlono się w intencji pokrzywdzonych, dystrybuowano podziemne ulotki, organizowano pomoc dla aresztowanych, zwalnianych z pracy, internowanych oraz ich rodzin. Ze świadectw zebranych w publikacjach IPN-u wynika, że szykanowani i zmęczeni rzeczywistością ludzie znajdowali w Alce bezpieczne schronienie, duchowe wsparcie, opiekę materialną, a nawet pomoc medyczną. W cieniu Arki Pana odbywały się największe akcje protestacyjne i demonstracje. Pod jej dachem spotykali się członkowie Komitetu Ocalenia Solidarności. W jej murach zdeponowano sztandary Solidarności z kilku zakładów Nowej Huty, aby mogli przerwać stan wojenny. Kościół pod wezwaniem Matki Bożej Królowej Polski to świątynia wpisana w najnowsze dzieje Polski, również jako ośrodek cennych i pomocnie rozwijających się inicjatyw społecznych. To tutaj, w parafii Matki Bożej Królowej Polski, z pomocą brytyjskich partnerów narodziło się hospicjum Świętego Łazarza, miejsce, którego historia łączy się z początkiem ruchu hospicyjnego nie tylko w Krakowie, ale w całym naszym kraju. Już przed poświęceniem Arki Pana niezrealizowany zespół wolontariatu hospicyjnego
niósł pomoc pacjentom szpitala żeromskiego. Dziś to towarzystwo przyjaciół chorych hospicjum skupia tysiące osób, a sam dom hospicyjny, zgodnie z wolą założycieli, pozostaje sercem krakowskiego wolontariatu, instytucją wysoce wyspecjalizowaną, niezastąpioną w wielu formach niesienia pomocy terminalnie chorym oraz im bliskim. Kościół Matki Bożej Królowej Polski to miejsce o historycznym znaczeniu, ale też przede wszystkim nadal niezwykle żywy, prężnie działający ośrodek życia duchowego, społecznego i kulturalnego lokalnej społeczności. Odbywają się w nim koncerty, spotkania młodzieży i seniorów, uroczystości poświęcone historii i kulturze nowej. Srebrny medal Krakowie Merenki jest wyrazem naszego najwyższego szacunku dla dziejowej roli tej wspaniałej świątyni, wdzięczności dla wszystkich, którzy z sercem i ogromną determinacją walczyli, którzy tworzyli i tworzą jej wspólnotę, wyrazem wielkiego uznania dla jej stałej, bezcennej obecności w życiu Krakowa i europejskich dzielnic. Dziękuję. Szanowni Państwo, teraz nastąpi wręczenie srebrnego medalu Krakowa na ręki arcypana parafii Matki Bożej Królowej Polski na ręce proboszcza księdza Magdalena. Jest również licznie zgromadzona młodzież z krakowskich szkół, przy sztandarach i na sali obrad, a także młodzi artyści, laureaci Małopolskiego Konkursu Choralnego, chór 8 Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Wyspiańskiego prowadzony przez panią Małgorzatę Matę. W roku Korczakowskim, a także przede mną 60-lecia Młodzieżowego Domu Kultury im. Jerzego Korczaka, który w 2013 roku będzie obchodził swój jubileusz, zaprzyjaźniony z Korczakiem chór przedstawi nam utwory specjalnie wybrane i przygotowane na naszą uroczystość. Zapraszam.
proszę o zabranie głosu księdza Edwarda Baniaka, proboszcza arcipana parafii Matki Bożej Głowy Polski w Krakowie, laureatki medalu Krakowie na ręku. Kajem się serdecznie wszystkim, a zawsze widzę kardynału. Witam serdecznie radnych miasta z jej przewodniczącym, z panem prezydentem. Dziękuję serdecznie za piękne wystąpienia przewodniczącego i prezydenta dotyczące naszej parafii, naszej społeczności. Wyróżnienie jest to wielkie, bo jak słyszałem od pana przewodniczącego rady miasta, z kościelnych struktur, że tak powiem, otrzymał je Jan Paweł II, archidiecezja Kraków, no i nasza parafia. To jest wyróżnienie bardzo duże. Co ja zrobię z tym medalem? Powieszę go w kaplicy w drodze Matki Bożej Fatimskiej i to będzie takie śliczne motum całego Krakowa dla parafii, dla Matki Bożej. Tam powinno być jego miejsce. Słyszeliśmy śliczną historię od panowej Hucie, po parafii, od pana prezydenta, więc jej powtórzę. Ja może powiem tak. Stoję tutaj dlatego, że przede mną były rzesze kapłanów. Stoję tutaj dlatego, że na nową Hutę patrzyły zatroskane oczy krakowskich biskupów po kolei. Że do nowej Huty przyszli ludzie, jak się ładnie w Krakowie mówi, ze wsi. A to tu są ludzie ze wsi. To po pierwsze, ludzie, którzy inaczej będą to rozchodzili, niż blokowi ludzie pojmują ojczyznę. U nich ojczyzna jest ojcowizną. I oni się nie dadzą tak wyplenić z tego, co jest ich poczuciem godności. Drugim charakterystycznym rysem ludzi ze wsi jest piękna, zdrowa, rozumna pobożność. I trzecim rysem ludzi ze wsi jest poczucie wolności. Oni nie lubią urzędników, przepraszam panu, ale mają poczucie wolności, godności i są świadomi swojej wiary. Dzięki temu, że oni są tacy, była w Nowej Hucie obrona krzyża, jedyna chyba walka o sam krzyż bez kutleta i była w Nowej Hucie Solidarność, najmocniejsza w tej części Polski. To przecież była nowohucka Solidarność, dała siłę Krakowowi, nie odwrotnie. Kraków nowej Hucie daje kulturę, wiedzę i przeróżnego rodzaju inne dary, które są własnością metropolii. A nowa Huta Krakowi daje dziesiątki tysięcy ludzi, którzy mieszkają w centrum i gdziekolwiek. Bardzo często spotykam się w różnych dzielnicach Krakowa i w samym środku, gdy słyszę, że jestem proboszczem Nowej Hucie do Księdza, ja się tam urodziłem. To ja tam jestem ochrzczony. Nowa Hucia jest bardzo dużo w Krakowie. Krakowiaków jest bardzo mało w Nowej Hucie. Bo była jakiś czas taka postawa, że Nowa Huta to idiota, czyli coś brudnego, nieuczonego. A dzisiaj Nowa Huta jest bardzo mądrą dzielnicą i bardzo piękną dzielnicą, zieloną. Mówią przestępcza. Mi się wydaje, że na rynku w Krakowie jest więcej przestępstw i w całej Krakowie. Może podejmijmy te złe rzeczy od tych ludzi, bo oni zasługują na wielkie poważanie. Ja tym ludziom chciałbym podziękować najserdeczniej, ale dziękuję również serdecznie Radzie Miasta, panu przewodniczącym, panu prezydentowi, zwłaszcza za tą piękną latację, piękniejsza niż to, co bym sobie sam napisał. Skończyłem, dziękuję. Dziękuję.
również przedstawiciela parafii. Dziękuję. Bardzo proszę, tak jak będzie wizerz artystyczny. Pierwszym pasterzem tej parafii został ksiądz Stanisław Kościelny,
parę słów o tym zwykłym kapłanie, który był bardzo kochany przez swoich parafian, o czym paradoksalnie świadczą nie materiały zawarte w archiwum Kurii Krakowskiej, tylko właśnie materiały SB, gdzie milicjanci SB-cy pisali swoje opinie, notatki na temat księdza kościelnego. Był bardzo lubiany. Oczywiście to był czas chyba najbardziej straszny, jeśli chodzi o powojenną historię Polski. Pamiętajmy, że wtedy już było po procesie Kurii Krakowskiej. Biskup Kaczmarek Kielecki, biskup, siedział w więzieniu. Z krakowskiej diecezji został wygnany, najpierw aresztowany, później musiał wyjechać poza granicę diecezji, arcybiskup Eugeniusz Baziak. Wikariuszem kapitulnym został biskup Franciszek Job. Mało znana postać i wydaje się, że chyba nie doceniana trochę. Zachował się wyjątkowo rozumnie, wyjątkowo przytomnie, wiedząc, że nie jest prawomocnym pasterzem diecezji, tylko takim chwilowym. Nie podejmował żadnych kluczowych decyzji, zajmował się głównie niż pasterstwem tylko. I dwukrotnie był w Mieńczycach. W małej kaplicy, która mieściła góra 200 osób. W 1955 roku po wizytacji kanonicznej skierował list do ówczesnego premiera Józefa Cyrankiewicza z taką prośbą, błaganiem o to, żeby wreszcie władze pozwoliły ludziom wybudować kościół. W Nowej Hucie mieszkało wówczas 50 tysięcy ludzi. Większa połowa z nich uczęszczała właśnie do kaplicy w Mieńczycach, gdzie był taki polowy ołtarz zadaszony i ci ludzie stali tam w deszczu, na mrozie, w błocie. Oczywiście nie było żadnej reakcji władz. Nawet jeden z tak zwanych narzuconych wówczas z kuli wikariuszy generalnych, ksiądz Kułek, tak zwany ksiądz Patriota, też napisał listę Cyrankiewicza. Dość pokrętnie tam próbował to w takim przyjętym wśród właśnie tej garstki księży patriotów, w takim stylu pisać, że jednak ten kościół jest bardzo potrzebny i może można byłoby go nazwać pod wezwaniem Matki Bożej Królowej Pokoju. Wtedy był kongres pokoju, wtedy dużo się mówiło o pokoju. Nawet ksiądz patriota, który to w jakiejś mierze zdradził swoich pasterzy, on też widział potrzeby tego kościoła. Oczywiście władze komunistyczne nie odpowiadały na te prośby żadną decyzją. To dopiero się zmieniło po przełomie polskiego października, kiedy w grudniu 1956 roku do Warszawy udała się delegacja z Mieńczyc, do Władysława Gomułki, żeby wreszcie wyrazić zgodę na budowę tego pierwszego w Nowej Hucie kościoła. I Gomułka nieoczekiwanie wyraził zgodę. I oczywiście, że tak, jasne, skierował delegację do szefa Urzędu do Spraw Wyznań, ten swoje tutaj do krakowskich przedstawicieli Wydziału do Spraw Wyznań. I w styczniu parafia w Mieńczycach otrzymała zgodę na wybudowanie kościoła i otrzymała także wskazany plac, gdzie ten kościół ma być wybudowany. Tutaj przedmówcy wspomnieli o ważnym wydarzeniu, które miało miejsce 17 marca 1957 roku, kiedy w uroczystej procesji kilkanaście tysięcy ludzi szło od tej kapliczki w Mieńczycach na plac teatralny. Kilkunastu mężczyzn niosło na drągach potężny krzyż. On był podobny do tego, który dzisiaj stoi na ośrodku teatralnym, tylko był dużo wyższy. Ciężki, drewniany krzyż nieśli to mężczyźni na takich drągach. Obecny był już arcybiskup Eugeniusz Baziak. Poświęcono plac pod budowę, poświęcono krzyż. I wydawało się, że wreszcie stanie się normalnie. Przecież ci ludzie niczego wielkiego nie chcieli. Oni nie chcieli obalać systemu, nie chcieli obalać władzy, nie chcieli odsuwać komunistów od władzy. Oni chcieli po prostu mieć miejsce, gdzie będą mogli się modlić. Półtora roku było tylko dobrze. Już od 1958 roku można było obserwować tak zwane przykręcanie śruby przez władze komunistyczne. Dwa razy udało się księdzu kościelnemu poprowadzić procesję Bożego Ciała spod kaplicy w Mieńczycach na plac budowy. W 1957 roku i w 1958 roku. W 1959 roku otrzymał pismo z Wydziału Spraw Wyznań, że zgody na procesję Bożego Ciała dotychczasową trasą nie ma.
próbował to wyjaśnić. Pojechał do Krakowa, do Leona Króla, który był wówczas szefem Wydziału do Spraw Wyznań. I król powiedział dwie charakterystyczne rzeczy. Po pierwsze powiedział księdzu kościelnemu, że nie jest godny prowadzić takiej procesji. I drugą, i powiedział drugie zdanie, które zwiastowały przyszłe kłopoty. Żeby się ludzie za bardzo nie przyzwyczajali do tego miejsca. To było Boże Ciało 59 roku. Po kilku miesiącach władze komunistyczne zażądały od krakowskiej kurii odwołania się za kościelne, stawiając jako warunek dalszych rozmów o budowę kościoła. No, władze krakowskiego kościoła uznały, że ważniejsze jest dobro mieszkańców, ważniejsza jest przyszła budowa kościoła, no niż komfort, psychiczny komfort księdza kościelnego, który odszedł w takim poczuciu trochę rozgoryczenia. To był bardzo lubiany przez mieszkańców. Władze o tym też wiedziały. Na jego miejsce został powołany ksiądz Mieczysław Sapora, który oczywiście dotrwał do pamiętnego kwietnia, do obrony krzyża, która rozpoczęła się 27 kwietnia. Ja już nie będę teraz mówił szczegóły, tylko chciałbym jeszcze dwie rzeczy podkreślić. Że wreszcie dzięki nieprawdopodobnie opatrznościowej decyzji biskupa Wojtyły, wówczas czarcy biskupa, proboszczem został mianowany przez Józef Gorzelany. 4 lata Wieczyce nie miały żadnego proboszcza. Też władze nie godziły się na mianowanie proboszcza. Parafią zarządzał najstarszy z wikarów, który tam przebywał. Ksiądz Gorzelany miał bardzo był postacią taką budzącą trochę kontrowersję, ponieważ wcześniej był związany z zarządem wojewódzkim przejętego przez państwo pod kościoła Caritasu. Uchodził też za właśnie księdza patriotę. Część nawet starszych księży krakowskiej kurii była dość zdumiona tym takim wyborem arcybiskupa Wojtyły. Ale wydaje się, że krakowski arcybiskup bardzo przenikliwie do tego podszedł. On myślał zapewne tak, że jeśli to jest człowiek, który przychylnie patrzy na władzę ludową, to władzy ludowej trudno nie będzie mu odmówić czegokolwiek, jeśli zacznie starania o kościół. A z drugiej strony, jako ksiądz, który ma taką opinię trochę takiego właśnie ludowego czy przychylnego władzą, będzie się starał wobec innych księży wykazać jakimś dynamizmem i jakąś pracę. W latach okazało się, że ksiądz Gorzelany przeszedł ogromną drogę. Przy końcu swojej posługi już miał sprawę w prokuraturze. Był człowiekiem, któremu bardzo wiele zawdzięcza zarówno opozycja demokratyczna, jak i nowopolska Solidarność. Człowiekiem, który przeszedł jakby ewidentnie na drugą stronę, prawda? Tą stronę prawdy i wolności. I jestem przekonany, że w tym czasie żaden inny ksiądz nie byłby w stanie do tej chwili budować kościoła, a na pewno takiego kościoła, jakim była Arka Pana, która w stanie wojennym, tutaj już wspomniał pan prezydent, więc nie będę się powtarzał, stanowiła no, jedną z tych przystani, gdzie można się było spotkać, gdzie zostały złożone w stanie wojennym sztandary Solidarności. Skąd pierwszy dzień stanu wojennego, pierwszy dzień strajku, pracujący tam księża, kapłani pojechali do strajkujących hutników, żeby ich spowiadać, żeby tam sprawować msze święte. Jest tutaj ksiądz Prawian Bielański, był jednym z tych księży, którzy byli w tych pierwszych dniach stanu wojennego w krakowskiej hucie, wówczas imienia Lenina. Arka Pana jest symbolem nowej huty. Ja tylko na koniec może pozwolę sobie dosłownie bardzo krótki taki fragment homilii wygłoszonej przez kardynała Karola Wojtyłę w dniu konsekracji Arki Pana. Kardynał Wojtyła powiedział wówczas tak: drodzy bracia i siostry, w waszym imieniu, jako biskup i kapłan Kościoła Krakowskiego, dokonuję poświęcenia i konsekracji Kościoła Parafialnego pod wezwaniem Maryi Królowej Polski w Nowej Hucie Wieńczycach. Jako sługa Jezusa Chrystusa, wielkiego proroka, dobrego pasterza, naszego odkupiciela, czynię to wraz z wami i w waszym imieniu. Aby wszyscy drodzy bracia i siostry, odrodzeni z wody i z Ducha Świętego, w tej świątyni zajęli również sprawą, czyli ciepłe nowe miasto, tę nową kutę,
Królestwem Matki. Czyńcie ją dziedziną Boga Żywego. Tak jak nie dopuściliście do tego, ażeby tutaj umarło imię Boga, ale zbudowaliście Bogu Żywemu świątynię, tak nadal czyńcie dziedziną Boga Żywego to nowe miasto, to nowe społeczeństwo, ten nowy warsztat pracy. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panu Janu Paczykowi. Szanowni Państwo, za chwilę zaprosimy księdza Edwarda Baniaka, proboszcza arcybiskupa parafii Matki Bożej Królowej Polski w Krakowie do foyer celem dokonania pośrednictwa wpisu do srebrnej księgi medalu Krakowa RRN. Zapraszam wszystkich przybyłych gości do foyer do składania tam gratulacji, a potem zapraszam na poczęstunek do sali na arcybiskupiej. Serdecznie dziękuję wszystkim uczestnikom dzisiejszej uroczystej sesji. Bardzo proszę zespół.
na sesję. Bardzo proszę księdza Radosława.